Ale jest jeszcze jedna rzecz, o której chcieliśmy Państwu powiedzieć i są Państwo pierwszą grupą poza naszym zespołem, która dowie się o tym projekcie. Do tego, żeby o nim opowiedzieć, chciałbym zaprosić gościa specjalnego dzisiejszego wydarzenia, znanego wszystkim doskonale, reżysera, osobowości libertariańskiej, głosu podcastów i głosu polskiej wolności, Tomasza Agenckiego. Tomku, zapraszam Cię na scenę. Dobry wieczór, cześć. Możecie mi mówić po imieniu, bo nie mam garnituru, jak widzicie. Moi kochani, po doktorze Połomskim wejść na scenę to tak jak próbować grać na pianinie po Jerry Lee Lewisie. Niektórzy z Was już się domyślają, co mamy w zanadrzu. Bo w sumie taka, już w sumie tak trzeba to powiedzieć, nie? To już może nie będziemy tutaj pompować takich... Dobra, no to powiem. Słuchajcie, jest taki pomysł, żeby zrobić film dokumentalny o Mengerze. Bije brawo, bo to nie jest mój pomysł. Bo się z Mikołajem spotkałem rok temu i Mikołaj tak zarzucił temat, słuchaj, będzie taki rok rocznicowy, to będzie fajny pretekst, nie? Tu książka, śmierć, urodziny, to rondo będzie w Nowym Sączu, jest co kręcić, nie? Ale tak w którymś momencie wpadłem na pomysł, że, znaczy uświadomiłem sobie, że de facto to jest niemożliwe zadanie tak na dobrą sprawę. To znaczy, że bardzo łatwo, wiecie, jest wpaść w takie kolejny telewizyjne, że po prostu będzie to opowieść o historyku, który już tam od 100 lat nie żyje i że napisał jakieś książki i w zasadzie tak na serio, co kogo to interesuje, nie? Tak na dobrą sprawę, że jakiś koleś 100 lat temu coś mądrego napisał, czy 150 lat temu w tym wypadku. Ale to nie jest tak, że ja pierwszy raz, wiecie, słyszałem o Karlu Mengerze i tak czułem, że fajnie jest to zrobić i może właśnie dlatego, że nie mamy materiałów o Karlu Mengerze, że mamy tam tylko kilka fotografii zaledwie, jest kilka rycin, 3 czy 4 zdjęcia, wspomnienia różnych ludzi, które w ogóle się wykluczają wzajemnie, bo to jest też ciekawe, zaraz o tym opowiem więcej. To właśnie dlatego ten projekt jest ciekawy i właśnie dlatego, że my chcielibyśmy, żeby tak naprawdę, mówimy o tym, że idee Karla Mengera są żywe, ale prawda jest taka, że tak jak tutaj wspominali wszyscy chyba już moi poprzednicy, bo jestem już ostatni, dzisiaj zamykam imprezę w tym miejscu, wszyscy mówili, że tak naprawdę tego Mengera mało kto zna. I my byśmy chcieli, żeby te idee były żywe, my byśmy chcieli, żeby ta sala była pełna. Zresztą ja się bardzo cieszę z tego, jak powiem Wam szczerze, jak patrzę na tą salę. Byliśmy, ile? 10 dni temu byliśmy w Wiedniu na konferencji organizowanej też, która miała być o Mengerze. To była tylko taka, no nie wiem, 1/4 tej sali, nie? W Banku Narodowym, Centralnym, wielka pompa, w ogóle takie towarzystwo. 10 osób na wykładzie. Pojechaliśmy dzień wcześniej, bo to było zaraz to było Święto Zmarłych. Pojechaliśmy z Mikołajem na grób Karla Mengera. Pusto. Żadnej świeczki, nie? Zresztą opierniczyłem potem tych kolegów wiedeńskich, że w ogóle nawet już nie chodzi o to, czy macie być wierzący, czy nie, no ale no jedźcie do wujka Karla w 100. rocznicę śmierci, mu świeczki nawet nie chcą zapalić, więc jakby takie to już w Wiedniu, nie? Poza tym nawet wszyscy paneliści, a 50% panelistów na tamtej imprezie wiedeńskiej to byli nasi ludzie, Stowarzyszenie Libertariańskie. Agnieszka była, my tam wszyscy byliśmy. Moi kochani, dobra, więc w takim razie powiem Wam, jak ja to widzę, jak wydaje mi się, że ten film powinien wyglądać i mam dwie rzeczy. Mam prezentację w PowerPoincie, a potem tą drugą rzecz. To jest prezentacja, którą pokazałem w Wiedniu właśnie 10 dni temu. Do bardzo zasnego grona i tak samo tutaj. Ja właśnie trochę mnie zgubię, przyznam Wam szczerze, bo podejrzewam, że Wy więcej wiecie o Karlu Mengerze niż ja. Natomiast to, co nam grozi i czego nie chciałbym, czyli innymi słowy, jak nie chciałbym, żeby film wyglądał. Czyli nie chciałbym, żeby film wyglądał mniej więcej tak. Urodził się w 1840, to jest chyba błąd, staje się, nie? To już widać, przepraszam, to jest literówka. A więc urodził się, studiuje w Wiedniu, jest dziennikarzem, potem pojechał na giełdę, nie wiedzieć dlaczego, tam odkrył użyteczność marginalną, napisał fantastyczną książkę, oczywiście był nauczycielem Rudolfa, wszyscy kochali książkę, zapomnieliśmy o tym powiedzieć, ale tak naprawdę nie wszyscy kochali tą książkę, bo znaleźli się ludzie, którzy nie kochali tej książki, rozpoczęła się jakaś gigantyczna walka, o której nikt nie pamięta w ogóle, jak się skończyła. Potem Menger uczy jakichś innych ludzi, broni tak zwanego dobrze brzmiącego pieniądza, dźwięcznego pieniądza, jak to jest w jednej książce naszego kolegi. Idzie na emeryturę, po czym umiera. A, ja myślę, że Jacka Szkoła jest w ogóle zarobista, nie? I to wypełnia tak zwany... Dziękuję. Po co film? Nie?
Kliknijmy tutaj ten kawałek, 30 sekund, w ogóle nie trzeba żadnego filmu robić. Czyli to spełnia tak zwany standard Wikipedii, filmu o każdym dawno zimnym geniuszu, prawda? Jest, rodzi się, studiuje, pisze książkę, ktoś się z nim nie zgadza, pisze następną książkę albo 10, czasami te książki są przetłumaczone, czasami nie. Ma followersów na Twitterze, ma też wrogów, troli, dostaje jakiś tytuł, po czym umiera. Ale jak czytałem bardzo dużo dokumentów i różnych... mam nadzieję, że dobrą bramę oznaczyłem, czy złą bramę. Dobra? Uff, całe szczęście. To jest brama, w której się urodził. Pomyślałem, że fajnie by było pójść śladami Mengera i spróbować to połączyć w jakiś sposób. To znaczy, że to nie będzie film, wiecie, Wikipedia przedstawia, jakie książki napisał, jak grube, jak znakomite i z tym takim, wiecie, płaczącym tonem, że dzisiejszy świat jest za głupi, żeby docenić wielkiego geniusza, nie? Bo to jest łatwe. Takie filmy robi się z automatu i w ogóle nie trzeba nawet ogłaszać ich, jakieś tam zbierać pieniędzy na to. To się robi nie wychodząc z domu. Zrobić coś na zasadzie takiego polowania na ducha Karla Mengera. I właśnie problem polega na tym, że jedyni ludzie, jacy mogą mi cokolwiek opowiedzieć o Karlu Mengerze, to są ekonomiści i historycy. To jest naprawdę problem, bo nie chciałbym, żeby ten film polegał na tym, że są same gadające głowy, gdzie jedna przechodzi w drugą i jakoś i właśnie przeszliśmy przez ten standard Wikipedii, więc pomyślałem, że fajnym ruchem byłoby pojechać za Karlem Mengerem od początku do końca i wszędzie, we wszystkich miejscach szukać historii z dokumentów, z tych tak zwanych, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, paperów, które publikował. I gdzieś po drodze pojawiają się różne tropy. Ja wiem, że on mieszkał w Wiedniu chyba w tym samym czasie, co Sigmund Freud, nie? Może stąd mi się tak taka narzuciła tania psychologia gdzieś tam w głowie, że pewne rzeczy zaczynają się powtarzać. Otóż na przykład najstarsze wspomnienie, jakie byłem w stanie znaleźć, o którym Karl Menger wspomniał. Karl Menger, który w ogóle spalił swoje wspomnienia. I to jest mój pomysł na pierwszą scenę filmu. Karl Menger palący swoje wspomnienia. Ale najstarsze wspomnienie, o którym mówił swojemu synowi, było takie, że w jego domu rodzinnym ojciec miał ogromną bibliotekę. O tym wczoraj było wspomniane, ale w każdym razie biblioteka w domu jest czymś, jest w ogóle symbolem tego filmu. Oczywiście ja nie chciałbym mieć wywiadów robionych na tle biblioteki, bo wszyscy w dobie Zooma i COVID-a mamy dość wypowiedzi na tle książek chyba już, prawda, przez ostatnie półtora roku. Natomiast mimo wszystko jest to symbol, który jest niezmiernie ważny w tym filmie. Zaraz powiem wam dlaczego. Chcę tylko operować obrazami. Umiera ojciec. Może właśnie dlatego, że umiera ojciec. To jest tak ważne. I co tutaj było wcześniej powiedziane, że tak jak mówię, po doktorze Połomskim to ja już nie mam nic do powiedzenia a propos dzieciństwa. To są jakieś zdjęcia, które udało mi się z posiadłości Maniowy wyciągnąć. Kwestia polega na tym, że niedawno czytałem jeszcze raz zasady Karla Mengera. Tylko nie po to, żeby zrozumieć elementy ekonomiczne, o których on tam pisze, tylko żeby poszukać człowieka, który... Jaki człowiek mógłby napisać taką książkę? Jaki człowiek mógłby podawać takie przykłady? Żeby właśnie zrozumieć Karla Mengera, próbować go troszeczkę poczuć. No bo dużo, tak jak mówię, dużo tropów nie mamy, więc musimy to na gwoździu troszeczkę budować. I kwestia polega na tym, że jak się przeczyta tą książkę właśnie od tej strony, nazwijmy to humanistycznej bardziej niż ekonomicznej, to się okazuje, że wszystkie porównania, jakich Menger używa, żeby wytłumaczyć tę użyteczność krańcową, czyli zwrot, po którym 80% youtuberów wyłącza twój kanał, to są wszystko przykłady, które mógł znać, obserwując dzieciństwo na wsi, obserwując tych chłopów, być może się z nimi przyjaźnił, skoro nawet założyli milicję, żeby broniła one percenterów, jakbyśmy dzisiejszym językiem powiedzieli przed tłumem, prawda, indignados, którzy chcieli okupować, nie wiem, wtedy Lwowska Street, jakby się ten ruch nazywał, nie mam zielonego pojęcia. W każdym razie wszystkie przykłady pochodzą stamtąd i to, co potem się wydarzyło, to, co się mówi, że Menger został dziennikarzem, pojechał na giełdę i tam pod jakimś siedzeniem znalazł użyteczność marginalną i napisał świetną książkę. Być może, ja nie wiem, tak jak potem sprawdzałem, to się za bardzo kupy nie trzyma, ale wszystkie przykłady de facto Mengera są już z dzieciństwa. I gdzieś też taki malutki wątek znalazłem, że on bardzo lubił chodzić na ryby. No dobra, to się na razie wydaje wszystko, a co miał robić w tamtym czasie? Nie było PlayStation, nie, w ogóle chodziło się na ryby, nie? To jest Kraków, to jest jego liceum. I co ciekawe, on już jak wyjechał do tego, teoretycznie był z rodziny, miał ten tytuł Wolfensgrund, więc troszeczkę tam prawdopodobnie sreber było w domu, ale nie na tyle, żeby jemu, Antonowi, bratu, bo miał brata o tym samym imieniu, co ojciec i dziadek, i jeszcze Maxowi, z tego co dobrze pamiętam, trzem chłopakom,
ufundować edukację. Więc de facto Menger zostaje nauczycielem, w sensie wtedy korepetytorem, dla młodszych od siebie dzieciaków. O tym wiemy ze wspomnień jego syna. Czyli de facto powiedzmy, że miał 15-14 lat, jak już był nauczycielem. I to, że potem był nauczycielem Rudolfa, następcy tronu, to jest tylko i wyłącznie jakby skala kariery, którą przechodził. I to, że był pierwszym nauczycielem w tym, co nazywamy szkołą austriacką, że kiedy był dziennikarzem, to próbował prostym ludziom tłumaczyć, dlaczego, co to jest ta inflacja tak naprawdę i że wcale nie jest przejściowa, i że wcale nie jest dobra i że można było to przewidzieć. Takie rzeczy, które dzisiaj gdzieś nie też chodzą po Twitterze. Więc są jakieś równoległości, jak się okazuje. Więc on de facto był nauczycielem całe swoje życie i zresztą wyleciał, tu co mówiliśmy o Dunajewskim jeszcze wcześniej, on doktorat pisał u Dunajewskiego i bronił go w Krakowie też. Więc myślę, że mieli okazję, żeby pogadać o starych śmieciach, że tak powiem. Na pewno. Jestem święcie przekonany o tym. Natomiast on dlatego musiał bronić u Dunajewskiego doktorat w Krakowie, ponieważ wykopali go z Uniwersytetu w Pradze. Dlaczego go wykopali z Uniwersytetu w Pradze? Bo nie podobała mu się jakość nauczania i metoda nauczania. Więc spór o metodologię, który miał miejsce 30 lat później, tak naprawdę znowu zaczyna się zanim Menger będzie dochodzić do pełnoletności. Więc wszystkie te procesy, które definiują Mengera w takiej skróconej, wikipedialnej formie, de facto zaczynają się już w jego dzieciństwie. To jest właśnie sala, byłem już na zdjęciach, żeby było jasne, mamy już tonę zdjęć za sobą. To jest sala, w której studiowali uczniowie w Pradze, gdzie też udało mi się dostać zezwolenie na zdjęcia. To jest ulica, przy której mieszkał, kiedy był studentem. I pocztówka z tamtych lat. Czy co? No dziękuję. Właśnie szukałem tego miejsca, bo miałem zdjęcie, wiedziałem na jakiej ulicy mieszka. Któryś z tych okien, nie wiemy, nie znamy adresu, on tylko w swoich notatkach napisał Am Markte, czyli na ulicy Rynkowej. I potem Praga ma 4 czy 5 takich głównych targów i to jest ten targ chyba owocny, trch, to się po czesku nazywa. Okazało się, tam jest bardzo blisko, jakbyśmy tam dalej sięgnęli, to tam zaraz jest uniwersytet, jakby w środku tego zdjęcia. I znowu, on codziennie idąc na zajęcia przechodził przez targ. To było dla niego, nawet nie musiał się przyglądać, wiesz, on może nawet narzekał, że to śmierdzi, jakaś cebula, weźcie, idź mi. Wiesz, co chodzi. Ale on był częścią tej rzeczywistości, więc jego obserwacje doprowadziły do tego, co potem pisał w zasadach ekonomii. De facto zasady ekonomii, nam to się może wydawać oczywiste, jak się czyta tą książkę, ale to wcale nie było oczywiste wtedy. I dwa, to było pisane mega prostym językiem. Coś, czego my dzisiaj nie jesteśmy w stanie ocenić, ale wystarczy sobie przeczytać rzeczy równolegle wtedy pokazujące się, że tak powiem, w Empiku. Są w ogóle nie do przejścia historie. Potem z Pragi jedzie do Wiednia, więc też wiadomo, jedziemy za Karlem. To jest budynek giełdy, w której pracował jako dziennikarz i tu się mówi właśnie, że obserwując zmiany cen na giełdzie, że te obserwacje doprowadziły go do zasad. No i tak jak mówiłem, być może, ale de facto jak zaczynał pisać zasady, a zaczynał je pisać 4 lata przed publikacją, jak się ogląda notatki, które Karl Menger robił, przygotowując się do pisania zasad, to w ogóle nie jest austriacka szkoła ekonomii, żeby było jasne. To jest niemiecka szkoła historyczna, po prostu 1:1. Tam jeszcze nie było tego Mengera, który się zbuntował. On gdzieś po drodze coś musiał zauważyć, więc mimo tego, że obserwował tych chłopów, że obserwował te baby na targu, to jeszcze musiał nad tym siąść, musiał to w jakiś sposób, nie wiem, przepuścić przez siebie, żeby do zasad mogło dojść. Ten pan po lewej stronie to jest Omar z szarfą, aktor grający Rudolfa w bardzo kiepskim filmie pod tytułem Meierling. Ten po prawej to ten pan z Wody Żywiec Zdrój, może pamiętacie, Franciszek Józef. No wiem, to jest tak, to kongresówka musiała. Nie, w każdym razie. I teraz tak, mówi się tylko o tym, że on był nauczycielem Rudolfa, który miał być następcą tronu. No jak się domyślacie, spoiler alert, to już będzie słaby raczej, bo z tego co wiemy, Rudolf nigdy nie został, nie usiadł na tronie, popełnił samobójstwo w zameczku Meierling, zresztą o tym jest ten film. I my wiemy tylko o tym, że on był jego nauczycielem, uczył go ekonomii politycznej z Adama Smitha. Są zresztą notatki w ogóle Rudolfa, które można sobie znaleźć na Google'u, albo za darmo, albo zapłacić 300 zł, więc nie wiem, jak wolicie. Jak tutaj użyteczność krańcowa waszych trzech stówek działa, nie wiem. Był jeszcze profesor Schleisser, który w ogóle spisywał. On jest już bardzo, bardzo w podeszłym wieku. Udało mi się do niego dotrzeć, ale niestety nie ma możliwości zrobienia z nim wywiadu, bo on już jest w takim stanie, że niestety. A to byłby idealny człowiek do opowiedzenia tej historii.
problem polega na tym, że my tylko wiemy o tym właśnie o tym początku, że Menger to był taki zarąbisty koleś, który, wiecie, miał 30 lat i nagle jest nauczycielem najważniejszego przedmiotu polityki ekonomicznej następcy tronu. I to jest w ogóle osobna historia, że macie gościa, który słowami pewnego, prawda, celebryty telewizyjnego pochodzi z shithole country i 30 lat później jest korepetytorem następcy tronu. No to sorry, nie? To nie jest hop-siup, nie? Naprawdę, to jest coś. Już mógłby nic więcej nie robić. Miałby już posadę w rządzie po czymś takim, już naprawdę jest ustawiony, nie? I on go uczy Adama Smitha, ale o szczegółach na przykład śmierci Rudolfa, który się zastrzelił ze swoją kochanką, czy najpierw swoją kochankę zastrzelił, a potem siebie, bo są różne filmy na ten temat. Nie wiem, która wersja jest do końca prawdziwa. O szczegółach jego życia bardzo wiemy dużo dzięki Mengerowi, ponieważ Menger zlecił na przykład sekcję zwłok Rudolfa po jego śmierci. I tyle, to wiemy. Ale co nam to mówi? To nam mówi... Wiecie, myślicie, że to tak łatwo sobie pójść i zlecić sekcję zwłok następcy tronu? Że tak sobie można zamówić coś takiego? Poproszę sekcję zwłok następcy tronu. Nie, absolutnie nie. Więc musiał być blisko. I wiemy, że byli blisko, podróżowali. I mam wrażenie, że... ja wiem, że tutaj... Są artykuły, które już teraz w prasie, które sugerują, że każda przyjaźń męska musiała mieć podtekst seksualny, ale wydaje mi się, że tak naprawdę tak daleko bym nie szedł. Oni musieli być przyjaciółmi i coś ich łączyło, i to jest może ta moja właśnie, że tak powiem, przystępna psychologia, że obaj, Rudolf i Menger, bo ich przyjaźń, tak jak mówię, wyszła poza ten układ nauczyciel-uczeń, obaj mieli problem ze swoim ojcem. Menger bardzo szybko stracił ojca, więc wychowywał się w rodzinie bez obecnego ojca, a z kolei Rudolf miał wszechobecnego ojca, bo jego ojciec był na podobiznie w każdej knajpie nad barem, nie? Tylko że Rudolf sam nie miał swojego ojca. W sensie wszyscy mieli jego ojca, tylko nie on. I co ciekawe, Rudolf też lubił chodzić na ryby. Widzicie? Fajne. Wątki się łączą, lubię to. Więc sobie chodzili na ryby. To jest fajne zdjęcie. Po lewej jest plac Schmellera, a po prawej jest uliczka Mengera. Gustav von Schmeller to jest właśnie reprezentant szkoły historycznej i to jest właśnie to z Wikipedii, że taki największy nemezis, wróg naszego głównego bohatera, który się postanowił nie zgodzić z naszym, prawda, kochanym Karlem. Karl, który mówi, że mogą istnieć zasady w ekonomii. Schmeller, który mówi, nie, każdy przypadek trzeba rozpatrywać osobno i teraz na złość po śmierci zostali złączeni niczym w reducie Ordona. Ci, co się bili, ci, co się wdarli, pokój szczery, wieczny zawarli. I teraz ich uliczki się w Berlinie, żeby było śmiesznie, spotykają. I to jest w ogóle jakieś zadupie, za przeproszeniem. Ale jest piękne miejsce. Ja muszę tam pojechać. Na razie znam to tylko od fotografii, którą dostałem od kolegi. I oczywiście ten konflikt konflikt o metodzie, o metodologii, powiem wam szczerze, problem polega na tym, że oprócz tego, że normalny człowiek, taki jak ja, w ogóle nie rozumiał, co w tym chodziło, oprócz jakichś takich podstaw, to dwa, nie ma finału wielkiego ten konflikt w ogóle. On się gdzieś tam rozpływa, zamienia w 100 tysięcy innych konfliktów. Ale na przykład Schmeller, ten po lewej stronie, mógłby ocenić, że można przewidywać pewne rzeczy, znając ówcześniej dane. To są ci ludzie, co rysują wykresy bitcoinów dzisiaj, nie? Którzy wiedzą doskonale, gdzie bitcoin pójdzie, w górę, w dół, bo tak było w 2011, coś takiego, wiecie. I oni to wiedzą, nie? Oczywiście potem nigdy nie wracają jakoś do swoich przepowiedni, o dziwo, tylko nowe produkują. Ale że na przykład według tego pana po lewej, jeśli ktoś się urodził w takiej miejscowości jak Karl Menger, miał taki żywot jak Karl Menger, chodził do tych szkół co Karl Menger, to zasadniczo powinien skończyć tak jak Karl Menger. I to brzmi logicznie. Problem tylko polega na tym, że razem z Karlem Mengerem, co też jest w ogóle booster tej historii niesamowity, był jeszcze Anton i Max. I ci dwaj bracia tak, urodzili się w podobnych obok siebie latach. Razem poszli do liceum, razem pojechali studiować do Pragi, razem wylądowali w Wiedniu i wszyscy zrobili gigantyczne kariery, a każdy w zupełnie w innym departamencie, że tak powiem, do tego stopnia, że Anton był socjalistą. I nawet w Polsce się ukazały książki Antoniego Mengera. Ja mam wydaną w 1907, kupiłem na Allegro ostatnio za jakieś 30 zł, Antoni Menger, super, no, czysty socjalizm po prostu. On się nazywał niemarksistowski socjalizm, znaczy tak Anton się tytułował, a Max był posłem w ogóle w którymś momencie i Karl Menger był zresztą śledzony przez służby specjalne.
ze względu na to, że Max miał różne wywrotowe pomysły i chcieli się przyjrzeć, czy Karl Menger też nie będzie miał takich pomysłów, jak będzie uczył Rudolfa, więc też był inwigilowany wcześniej. I co się jednocześnie dzieje w tle, kiedy są te wszystkie konflikty i przyjaźń z Rudolfem i tak dalej, Menger cały czas kolekcjonuje książki, czyli cały czas wraca ten motyw biblioteki, która urasta do, jedni mówią 20, a niektórzy mówią 40 tysięcy tomów. Część jest dzisiaj w Tokio, część jest w Uniwersytecie Duke. I Menger ma 60 lat, kiedy przeprowadza się do tego domu tutaj, razem ze swoim nieślubnym synem, młodziutkim. Ma 60 lat, jak zostaje młodym ojcem. I okej, to jest znowu, to jest tylko faktografia. Okej, miał 60 lat, jak urodził mu się syn i cały czas kolekcjonuje książki. Powiem wam szczerze, dla mnie to jest historia człowieka, który bardzo długo w życiu próbuje odtworzyć swój rodzinny dom, który właśnie z najstarszego wspomnienia, o jakim wiemy, pamięta w ten sposób, że to jest dom pełen książek. Czyli on cały czas kupuje te książki. Oczywiście, że on je czyta, on robi w każdej z tych książek notatki, niesamowicie gęste. Ale on odbudowuje swój dom i w końcu udaje mu się odbudować dom, tylko że on już nie jest synem, tylko on już jest ojcem w tym domu. Mimo tego, że nie mógł wziąć ślubu z kobietą, która była matką tego syna. Tak, ona była od niego jeszcze dużo młodsza. On się wcześniej w ogóle obraził na monarchię jakoś tak poważnie i dopiero jak ten synek miał parę lat, to musiał z powrotem podreptać po ringu tam do zamku, z powrotem zagadać z monarchią, żeby uznali mu ojcostwo tego syna, żeby mógł w spokoju żyć. Ale już na przykład wycofał się z życia zawodowego gdzieś na tym mniej więcej etapie. Wybucha pierwsza wojna światowa, nie wiem dlaczego jest ten obraz. A, i to jest jedna z rzadziej spotykanych fotografii Mengera, który jest już dosyć w podeszłym wieku, ale wciąż zachowuje sprawność umysłu, którą potem jakoś tak zaraz przed śmiercią bardzo szybko, w szybkim tempie traci. Ale jeszcze w tych oczach widać coś, no coś jeszcze jest w tych oczach ciekawego, wydaje mi się. I to ja z młodszym Karlem w ogóle, bo tam teraz przy uniwersytecie jest jego tablica pamiątkowa. W maju udało mi się Karla Mengera spotkać, jak widzicie, więc zrobiliśmy sobie pamiątkowe zdjęcie. W 1921 roku umiera, o czym wiemy doskonale. To już jest luty, Nowy Sącz, więc też zrobiliśmy mały making of. Byliśmy tutaj, żeby pokazać, jak wygląda w Polsce montaż tabliczki pamiątkowej. Akurat trafiliśmy na montaż tabliczki z nazwą Mengera i stąd się wziął pomysł na film w ogóle. Co to za koleś na tym rondzie? Tak wygląda posiadłość Maniowy w tym momencie. Tak. To jest Jezioro Czorsztyńskie, to jest piękne miejsce. Ale gdybyśmy chcieli teraz pochodzić ścieżkami młodego Karla, gdzie on szukał inspiracji do zasad ekonomii, to musielibyśmy nałożyć ciężkie betonowe buty. Może taki kiedyś byśmy zrobili. 20 minut podmorskiej, prawda, nie wiem. I co się okazuje, co jest ciekawego w Jeziorze Czorsztyńskim, co mnie bardzo urzeka w tej całej historii? Że można tam sobie pójść na ryby. Dziękuję bardzo.